Dzień dobry, witam Państwa w programie Zioła dla Zdrowia. Dzisiaj chciałem powiedzieć o zaparciach. Zaparcia dotyczą szczególnie osób starszych, dlatego że osoby to mało się ruszają, mało jedzą błonnika, gdyż nie używają w swojej diecie zbyt dużo warzyw i owoców oraz starsze osoby mało piją. Co więcej, osoby starsze muszą stosować różnego rodzaju leki, a leki również mogą wywołać zaparcia. Takimi lekami, które te zaparcia powodują, to są niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki zawierające glin oraz leki przeciwdepresyjne. Trzeba pamiętać jednakże, że zaparcia to może być objaw bardzo ciężkiej choroby, np. niedrożności jelit. I gdy to zaparcie się przedłuża, należy iść do lekarza, gdyż może być to objaw nawet choroby nowotworowej. Mówiąc o zaparciach, należy pamiętać o tym, że 1/3 chorych, którzy zgłaszają się do lekarza z powodów dolegliwości gastrycznych, to osoby z zespołem jelita drażliwego. Ten zespół chorobowy również może objawiać się zaparciami. Leczenie zaparć to postępowanie dwutorowe. Po pierwsze, trzeba zwiększyć w diecie ilość błonnika, ilość płynów przyjmowanych, poprawić aktywność fizyczną. Można błonnik przyjmować oczywiście pod postacią warzyw i owoców, do czego serdecznie zachęcam, ale można także stosować preparaty ziołowe zawierające ten błonnik. Bogate na przykład w błonnik owsiany, błonnik z babki jajowatej. Ja taki preparat stosuję w swojej praktyce. On także również zawiera bakterie probiotyczne. I to jest postępowanie, nazwijmy to, objawowe. Ale trzeba powiedzieć także o tym, że zaparcia mają swoje przyczyny. Zatem poprawa trawienia jest integralną częścią leczenia zaparć. I ja najczęściej stosuję produkty, które poprawiają trawienie. Bogate na przykład w krwawnik, boże drzewko, babkę lancetowatą, miętę, dziurawiec bądź mniszek. Taki produkt w postaci kropli według receptury ojca Grzegorza Sroki używam w swojej praktyce i co ciekawe, na początku pacjenci stosują 3 razy dziennie te krople plus preparat błonnikowy i wymagają dość dużej dawki tego błonnika, nawet do 4 łyżeczek dziennie. Z czasem, po 2, 3, a już na pewno 4 tygodniach, zauważam, że chorzy ci wymagają mniejszej ilości błonnika, aby wystymulować wypróżnienie. Dlaczego? Dlatego, że po około miesiącu czasu jelita uzyskują poprawę, uzyskują normę w swoim działaniu. Po prostu normalizuje się ich praca, a przez to już nie ma potrzeby tak silnego wspomagania błonnikiem. A więc poprawa trawienia to jest jedna kwestia. Druga kwestia to kwestia emocji. Należy pamiętać o tym, że zaparcia mogą być również spowodowane zaburzeniami depresyjnymi. I jeżeli takie myśli depresyjne są, jeżeli nastrój jest pogorszony, bądź też na przykład pacjent informuje, że zaparcia najczęściej pojawiają się w okresie jesieni, przedwiośnia, wtedy należy prowadzić leczenie środkami bogatymi w takie substancje, które zwiększają ilość serotoniny w przestrzeni międzysynaptycznej. I zioło, które to czyni, to ziele dziurawca, konkretnie ekstrakt z tej rośliny, ale także korzeń żeńszenia bądź ekstrakt z tego żeńszenia. Tak więc pamiętajmy, w przypadku zaparć działajmy zarówno objawowo, czyli na przykład błonnikiem, a także działajmy przyczynowo. Pamiętajmy również o tym, aby nie zwiększać spożycia produktów bogatych w antrachinony, takich jak senes, kruszyna, żewień. Nie stosujmy ich zbyt często, tych produktów, dlatego że one zawierają substancje, które mogą obniżyć poziom potasu w surowicy krwi, a osoby starsze, zwłaszcza starsze, muszą bardzo dbać o potas, bo potas, bądź jeżeli go za dużo, bądź za mało, może znacząco wpłynąć na serce. Po prostu powoduje zaburzenia rytmu pracy serca. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa ojca Grzegorza.